Dzień dobry, o poranku. Są Państwo w dobrym nastroju, bo my tak, bo właśnie zobaczyliśmy, że najnowszy numer Czasu na Opole ukazał się. No i teraz będziemy mogli do niego dla Państwa zajrzeć i zachęcić Państwa do lektury. Zbliża się święto, dłuższy zatem taki czas odpoczynku weekendu, będzie zatem co poczytać. A jest co poczytać. Dlaczego mówiłem o tym dobrym nastroju? Nie dziwcie się Państwo, bo jak Państwo widzą, jest nowa ulica nastrojowa w Opolu. To jest nowy adres w naszym mieście, a lokatorzy już tam zamieszkują. Mowa oczywiście o zakończonej budowie TBS-u w Opolu w Winowie i tam będą mieszkańcy mieli okazję już niebawem spoglądać na inne części Opola, a powiem Państwu, że byłem tam, widok jest bajeczny. No ale to na okładce, a co wewnątrz numeru? Jak zwykle mnóstwo bardzo ciekawych materiałów. Między innymi przeczytają Państwo o tym, oprócz wspomnianej nastrojowej w Opolu, jakie będą priorytety nowego rządu. Opole czeka też na KPO. Jakich pomysłów nie będzie brakowało? No nie mogę Państwu wszystkiego zdradzić, bo zachęcam Państwa przecież do lektury. No i teraz wróćmy do spraw jeszcze, skoro byliśmy w Winowie, to nie daleko na Krapkowickiej otworzyło się przedszkole i tam już słychać ten dziecięcy przedszkolny gwar. No i dziesiątki dzieci będą miały okazję właśnie skorzystać z uroków tego właśnie miejsca. A medialnie wiemy, że przy okazji wyborów było gorąco, stąd i naczelny NTO, który przyznaje się do manipulacji w tekstach, a szef TVP awansował, ale czy na długo, czy na krótko, to się okaże. Wewnątrz numeru jeszcze znajdą Państwo o tym, jaki był informacja o tym, jaki był rok dla opolskiego CWK. Wiemy, kiedy to centrum zostało zamienione w szpital covidowy, teraz powraca i coraz więcej imprez w tym miejscu się odbywa. Jak sobie radzi CWK w tej trudnej sytuacji? O tym w materiale. To był dobry rok dla CWK. Jest także o kamienicy książęcej i o pewnych tajemnicach, które może wyjaśnić archeogenetyka. Cóż to takiego? Jest to w rozmowie ze specjalistą. Oczywiście o małżeństwach. Jest także zaproszenie kulturalne. I na koniec chciałem Państwu jeszcze polecić też informacje i artykuł, rozmowę ze Stefanem Skrzypeckim, nestorem dziennikarzy sportowych, właśnie o tych dziennikarzach, którzy tworzyli epokę XX i XXI wieku, jeśli chodzi o dziennikarstwo sportowe. Już od teraz szukajcie Państwo w różnego rodzaju miejscach, począwszy tu od ratusza, przez ekspozytory w galeriach handlowych, we wszystkich miejscach, instytucjach użyteczności publicznej miejskiej, to znajdą Państwo wszędzie ten najnowszy numer. Jest okazja, by ten weekend między innymi spędzić przy lekturze Czasu na Opole. Polecamy.